10 nie udało się zrobić z pierwszego meczu. Po pierwszej kwarcie było jeszcze na to nadzieję. Proszę o komentarz trenera pana Dawida Letka. Dobry wieczór. Najpierw muszę pogratulować przeciwnikowi za zwycięstwo i życzę mu dużego sukcesu dalej. A co do tego meczu, wygrali dzięki temu, że nie byliśmy w stanie zatrzymać ich zbiórki ataku. Mamy 14 zbiórek ataku, z czego dali z drugiej szansy dali 16 punktów, 14 dołożyli z fast breaka, co jest w sumie 30 punktów i to zdecydowało o tym, że wygrali ten mecz, więc jeszcze raz gratulacje. Dziękuję bardzo. Tylko jedną rzecz jeszcze, bo z meczu na mecz nasi kibice są coraz groźniejsi, więc dziękuję też za wspaniałe wsparcie. Dziękuję. Dziękuję. Piotr Dmitriew. Piotr, 36 minutes, 24 points, 5 rebounds. Quite impressive. Are you tired? Not really. But when you lose, you have to be tired more than when you win, so it's natural. My, I know, good games, not enough to win, so we must play all together, and doesn't matter who scores more, if you win, it's much better than anything. Pytanie Piotra raczej jest zmęczony po tym ponad 36-minutowym występie, w którym zdobył 24 punkty, zanotował 5 zbiórek. Powiedział, że zawsze jest się bardziej zmęczonym po porażce niż po zwycięstwie, ale mógłby jeszcze troszeczkę pograć. Jego punkty nie wystarczyły. Mówi, że zespół zawsze musi grać razem. Musi grać każdy z koszykarzy i nieważne kto, ile zdobywa punktów, liczy się końcowy wynik. Dziękuję. Czy są jakieś pytania? Bardzo dobrze. Dziękuję bardzo. Michał Sokołowski. Panie trenerze, proszę o pomeczowy komentarz. Dla nas ważny mecz z jednego względu, dlatego że na treningach miałem wystarczająco zawodników, żebyśmy pograli na tej intensywności jak na meczu. Teraz nie lepiej ważyć puchar jak puchar i wielboże Asseco, który szanujemy, jest, znamy co jest Asseco, ale tak naprawdę my mamy inne rzeczy na głowie, to na, jak ste widzieli, Seri Hadis nie skończył mecz, po dwie kwarty dostał drobny uraz, myślę, że za drobny uraz teraz. Myślę, że był mecz walki, da troszeczkę skuteczność nasza rzuta za 3 punkty w pierwsze dwie kwarty nie pozwala, że nie mamy tak wyraźną przewagę. Rzucaliśmy 7-0. Później u takiej, powiedzmy, fizycznej koszykówce, która się dzisiaj grała, myślę, żeśmy się lepsze znaleźli da przez większą wolę wygrali ten mecz. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Jednym z architektów tego zwycięstwa był bez wątpienia Michał Sokołowski. Panie Michale, znakomita czwarta kwarta. Jeżeli Asseco marzyło o odrobieniu strat, to pan im te marzenia z głowy wybił. 11 punktów w tej części gry. Kilka naprawdę efektownych. Gratulacje. Dziękuję bardzo. Gratuluję drużynie Asseco za walkę. Na pewno to był ciężki i z boiska wydawał się chaotyczny mecz. Bardzo cieszę, że wygraliśmy zbiórkę, co czasami mamy z tym duże problemy. I na pewno Asseco walczyło bardzo, bardzo dzielnie. Podeszli do tego meczu tak jakby nie byli ze straconej pozycji, i walczyli do końca. Trudno powiedzieć. Bardzo dziękuję. Czy są jakieś pytania? Dziękujemy. Życzymy, żebyście zdążyli przed huraganem.